koniec strajku, jak byłem wówczas w Łodzi, dzwoni do mnie Bronisław Geremek i mówi taką informację, że władze polskie będą żądać, aby NZS wzorem Związku Zawodowego Solidarność wprowadził do statutu zapis, że uznaje kierowniczą rolę Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Co ja na to? Ja odpowiedziałem wówczas, że nie ma takiej możliwości. I co się okazało? Następnego dnia minister Górski przyjechał do Łodzi i ten postulat się nie pojawił, ale pojawiły się inne postulaty. Trochę inaczej to zostało ujęte. Chodziło o wprowadzenie zapisu, że ograniczone będzie możliwość ogłaszania strajku w taki sposób, że się co najmniej 50% studentów opowie za strajkiem. Ponadto, że NZS zobowiązuje się do przestrzegania konstytucji PRL. Uznaliśmy, że musimy skonsultować tak daleko idące zmiany w statucie z naszymi członkami. I udaliśmy się do Warszawy na spotkanie przede wszystkim z naszymi doradcami, ekspertami. Było to spotkanie z właśnie profesorem Geremkiem, profesorem Chrzanowskim i z Jackiem Kuroniem. Razem z tymi osobami ustaliliśmy, że będziemy dalej rozmawiać z władzami. Po przyjeździe do Łodzi okazało się, że minister Górski opuścił strajk. Co prawda byliśmy spóźnieni jakiś czas na spotkanie. Opuścił strajk i udał się do telewizji, gdzie udzielił wywiadu, w którym oskarżył Ogólnopolski Komitet Założycielski o zerwanie rozmów. Komitet strajkowy w Łodzi chciał zakończyć strajk w takiej formie, jak zostało to uzgodnione, a z tego co pamiętam, OKZ miał szereg pomysłów bardziej radykalnych. I stąd możliwe, bo nie byłem tego świadkiem, przedstawiciele OKZ-u spóźnili się na ten moment podpisania porozumienia. Tak naprawdę uratował nas Słowik, bo to doskonale pamiętam, który przedpowiedział, że dobrze, Solidarność będzie gwarantem tego porozumienia, Krajowa Komisja to przyjmie, tylko muszę mieć potwierdzenie Wałęsy. Już dzwonię do Gdańska, jeżeli bez NZS-u, bez rejestracji NZS-u, Solidarność Wałęsa zaakceptuje ten protokół, podpisanie tego protokołu, to nie ma żadnego problemu. I potem jak się zorientowałem, poszedł spać, nigdzie nie dzwoniąc. A my z uporem maniaka czekaliśmy nie tyle na OKZ, który gdzieś tam niby jechał, ale głównie czekaliśmy na odpowiedź Słowika, czy Solidarność jest w stanie gwarantować takie porozumienie. A sytuację rozwiązał Górski, który się obraził i wyjechał. Ja pojechałem prosto do Warszawy na konferencję w sprawie właśnie rejestracji. To był taki zjazd reprezentantów wszystkich środowisk w jednym z gmachów Politechniki Warszawskiej. Tam się piekło rozpętało się tym, że nagle przyjechaliśmy na tą konferencję. To sporo ludzi było, to nie, że tam OKZ się spotykał, tylko przedstawiciele wszystkich uczelni byli z kraju. Afera się rozpętała, jak się okazało, że statut, który ma być zarejestrowany, nie jest tym statutem, który myśmy przyjęli. Tam była taka deklaracja, jeżeli minister nie podpisze, to od jutra zaczynamy strajk na wszystkich uczelniach. Wszystko jest przygotowane i tak dalej. I w trakcie tego przyszła informacja, że minister prosi o przyjazd przedstawicieli. Z taką, że chodzi o załatwienie sprawy. I wtedy dwoma autami, między innymi był też Czaputowicz, była właśnie pani Romaszewska i to. I oni jako doradcy mnie ze sobą wzięli. Pamiętam tę konferencję, pamiętam też, co myślałem wtedy. No. Bo wtedy przemyślałem, że po cholerę nam ta rejestracja, co? Chodzi o to, żeby była zadyma generalnie. Więc właściwie ja sam opowiadałem się raczej po stronie, a to niech nas nie rejestrują, ale tu będziemy twardo stali na stanowisku naszego statutu i nie życzymy sobie, żeby nam rejestrowano statut, któregośmy nie uchwalali. Ten nastrój był taki właśnie trochę lewacko-korowski. Oni sobie chyba zdawali sprawę, że ja jestem z innej parafii, ale mimo to był bardzo sympatyczny
taki stosunek, a nawet myślę, że w tym czasie na Jacka Czaputowicza jakiś tam wpływ moderujący. Jacek był pod ogromnym wpływem pana mecenasa Chrzanowskiego, ogromnym, i prawdę powiedziawszy wiele rzeczy z nim uzgadniał, i te poprawki radykalizujące treść porozumienia, myślę, że były w jakiś sposób konsultowane z mecenasem Chrzanowskim. I w Warszawie zawsze się z nim spotykał i konsultował. Więc ja myślę, że jakiś udział w tym miał mecenas Chrzanowski. W tej konferencji pojawił się Gieremek, Michnik, i oni próbowali nas zdyscyplinować, żebyśmy przestali się tu radykalizować, tylko żebyśmy grzecznie poszli tam się zarejestrować i przestali tutaj fikać. Bo to przeszkadza tym dorosłym działaczom opozycyjnym prowadzić tam razem z Solidarnością swoją grę. Górski wyjechał, nie chciał wracać. W związku z tym pojawiło się pytanie, co robić dalej. I wtedy, ja pamiętam, że w tym uczestniczył w jakiś sposób mój ojciec, który do mnie przyszedł z profesorem Boguckim i Lutyńskim z pomysłem: jedźcie porozmawiać o sytuacji w Łodzi, o tym, żeby rząd zmienił, zmusił Górskiego do tego, żeby podpisał porozumienie. I przez Gieremka próbowaliśmy nie tyle, tak jak to się teraz interpretuje, dotrzeć do Rakowskiego, tylko spróbować dotrzeć gdzieś wyżej, jakby obok rządu, do władz partyjnych. I trzy osoby pojechały. Marek Perliński, Wojtek Walczak i Ćwitko-Godlicki. Mój udział nie był tam planowany tak naprawdę. Do Warszawy miał pojechać Walczak z Perlińskim. I tak to było zaaranżowane. Walczak z Perlińskim pojechali jednym samochodem, a ja pojechałem innym samochodem zupełnie. Jaka to właśnie ta osoba nie planowana, postawiono dodatkowy samochód. Jadąc do Warszawy, to przynajmniej ja, nie wiem co Wojtek, on spał, zresztą ktoś, ja też tak w połowie przysypiałem, to sygnał był taki, że my nie jedziemy spotkać się z Rakowskim, tylko sygnał był znacznie silniejszy, że Jaruzelski na was czeka. Pojechaliśmy do Geremka. W trakcie pobytu u Geremka nam kilka telefonów. Geremek ustalił z Cioskiem, że w dniu następnym przyjmie nas Rakowski. Rozmawialiśmy natomiast w obecności mazowieckiego Geremka i jeszcze ktoś tam był związany z Solidarnością. Pamiętam, rozmawialiśmy o potrzebie porozumienia, o potrzebie doprowadzenia do podpisania porozumienia. Pamiętam, że wątpiliśmy w intencje Górskiego, ale Mazowiecki zapewniał nas, że na tym etapie decyzje zapadają wyżej. I że po prostu Górski, jeżeli otrzyma takie polecenie, to on to porozumienie podpisze. W każdym razie podczas tego spotkania powiedziano nam, czy Geremek Mazowiecki, nie pamiętam kto konkretnie, że rozstrzygające będzie spotkanie z Rakowskim, że będzie chciał od nas usłyszeć, czego konkretnie oczekujemy i na jakich warunkach jesteśmy skłonni podpisać to porozumienie. Rozmawialiśmy również o sytuacji w Łodzi. Pamiętam, że Geremek pytał o strajk, czy strajk jest jeszcze, czy się utrzyma, a my na bieżąco jakoś mieliśmy informacje. Pamiętam, że ktoś przyjechał do Warszawy i rozmawiał ze mną. Ktoś mówił mi, bo jeszcze przed wjazdem do Warszawy ludzie na wydziale się zbierali, ale nie wiedzieliśmy, ilu się zbierze. Większość wyszła ze strajku. A idąc na spotkanie z Rakowskim, ja już wiedziałem, że odbudowaliśmy się, że strajk stanął na nogi. Zaczęło się zamieszanie. Pamiętam, przyjechał
przyszedł do mnie Biesiek Potoczny, po czym pojechaliśmy ja, Maciek Maciejewski i Potoczny do Kropiwnickiego, dlatego że Potoczny powiedział, że Walczak to na pewno pojechał podpisać porozumienie bez rejestracji NZS. Ja mówię, to jest niemożliwe. Był ojciec Walczaka przyszedł i przysięgał mi, że Wojtek nie jest do tego zdolny. I w związku z tym Potoczny mówi, Wojtek, jedziemy go ścigać. No to ja mówię, wiecie co, pojedziemy do Solidarności. Pojechaliśmy, zobaczymy, czy jest Słowik. Nie, nie było Słowika, był Kropiwnicki. I rozmawialiśmy w trójkę, przedstawiliśmy sytuację całą Kropiwnickiemu, prawda? Ale Potoczny mnie szturchem mówi, dobrze, zaraz my tu na moment musimy wyjść. Mówi, złapał mnie za ramiona i mówi, Wojtek, ja nikomu nie wierzę, mówi, tylko tobie. Ja z nim nie pojadę, mówi, Maciejewski mu nie wierzę. No były takie historie, ale w końcu w sensie ja powiedziałem, że ja nie mogę wyjść ze strajku, nie mogę strajku zostawić. Ach, no byliśmy bardzo, bardzo podekscytowani. Ja zadzwoniłem do Geremka, powiedziałem, że zadzwonię do Marcina Geremka, który był wcześniej na strajku. U nas on był studentem medycyny. I ja ich poinformuję, że ty jedziesz i ja poproszę, żeby odszukał Walczaka i Perlińskiego i doprowadzi do spotkania. Rzeczywiście istniała groźba, że Walczak tam po prostu zostanie rzeczywiście udeptany, uklepany w tych gabinetach w Alejach Ujazdowskich. Ale oczywiście wyjechali z dużym opóźnieniem, jakimś rozklekotanym małym Fiatem i w ogóle to się zamieniło w taką formę po prostu nocnej wycieczki. No. Myśmy już dojeżdżając do Rogatek Miasta Stołecznego mieli pełną świadomość, że nie dołączymy do nich, nie ma żadnych możliwości, że nikt nas tam nie wpuści. I wtedy, jak już to wszystko się działo chyba, dzwoni człowiek Solidarności, Ozimek, i mówi, że Wałęsa nalega, żeby podpisać porozumienie bez rejestracji. I mówi, przyjeżdżaj natychmiast. I ja mówię, bo on dzwonił z Warszawy. No i ja w końcu też wsiadłem w samochód i pojechałem, z tym, że ja już szukałem Słowika. Pojechałem, pamiętam, na Wiejską. Tam chmurny gwiazda chodził, się przywitałem z nim i akurat był robiony wywiad z Wałęsą przed jakimiś telewizją amerykańską czy jakąś. No i jak oni, my weszliśmy bodajże, nie wiem, czy ze Zbyszkiem, nie pamiętam z kim byłem wtedy, to jest mlukę w pamięci. Zostaliśmy wepchnięci przed tą, no bo przyjechali studenci z Łodzi, coś chcą powiedzieć Wałęsie. I Wałęsa no, zaczął od tego, no wy studenty, to wy nam powinniście, no ja mówię, Lechu, nie opowiadaj takich rzeczy. Podobno mówię, podobno, no, byłem bardzo niedyplomatyczny, ale że na wizji zapytałem go o to, czy on rzeczywiście zgodzi się na to i namawia, żeby podpisać porozumienie bez rejestracji NZS-u. No i Wałęsa wtedy oczywiście nie udzielił odpowiedzi wprost, ale jakoś to zakończył, znaczy nie przyznał tego. Byliśmy wściekli, nie wiedzieliśmy co dalej i wielu z nas było gotowych podpisać porozumienie bez rejestracji NZS-u. Marcin Sobieszczański mówił, że nasi już się udali do Warszawy, że już jadą samochodami, ale tych samochodów jest więcej i jadą różne dwie chyba grupy i nie wiadomo, co z tego wyniknie. Właściwie jak on zaczął opowiadać, że tu pojechał pierwszy samochód, że tu pojechał drugi samochód i za nim pojechał trzeci samochód, ale to nagle ludzie wstali i się okazało, że się za chwilę to być może nas po prostu wywalą z tego strajku zwyczajnie, a sami pójdą do domu. Wszyscy to odebrali jako kryminał. Sam Marcin był tym podekscytowany, nie za bardzo, nie do końca rozumieliśmy go. I wtedy szczęśliwie do nas dotarł głos Piotrka Kociołka, który
uspokoił nas, stwierdził, że to, co się stało, jest winą ministra Górskiego. Odbyły się na filologii nocne wiece, na które rzeczywiście w pewnym momencie było bardzo, bardzo ciężko. Bardzo ciężko dlatego, że nikt nie posiadał siły już. Posiadaliśmy siłę w stosunku do ministra, ale już nie posiadaliśmy żadnej siły perswazji u nas samych. Ja zdolność racjonalnego myślenia w tamtych dniach z powodu ogólnego zmęczenia, zamieszania i pomieszania z poplątaniem to była zerowa. To była zerowa, że ekipa pościgowa ruszyła, no dlatego, że wyszła plotka, że coś może być załatwione w jakiś inny sposób niż te otwarte negocjacje, otwarte podpisanie. Ja mogę tylko zagwarantować, że nic takiego nie miało miejsca i że to w ogóle nie były negocjacje, to była raczej ogólna rozmowa. To wyglądało mniej więcej w ten sposób tak, że Rakowski chciał po prostu posłuchać, co ci studenci, zresztą nie bardzo, o ile nie miał naszych dossier, nie miał naszych aktów, to on nie bardzo wiedział, kto jest kto. On tak po prostu chciał posłuchać, co ci studenci, którzy tam siedzą i rozmawiają z delegacją rządową, tak w gruncie rzeczy chcą. No. Został formowany nowy rząd z generałem Jaruzelskim jako premierem, a mnie tak powiem, usytuowano jako wicepremiera i powierzono mi, to znaczy już w rządzie, powierzono mi wszystkie sprawy związane ze współpracą ze związkami zawodowymi, a także innymi organizacjami społecznymi czy zawodowymi. Słowem, wszystko to, co kiedyś mieściło się w formule nadbudowy. Prawda? No i obejmując tę funkcję, zastaliśmy kilka konfliktów, które się ciągnęły już, na przykład ten studencki konflikt ciągnął się od 28 stycznia, czyli strajk studentów łódzkich, który rzeczywiście rozszedł się na całą Polskę, chociaż bardzo różnie to wyglądało. To nie był strajk generalny studentów. I dotarliśmy do gabinetu i tam się okazało, że siedział Rakowski i powiedział coś w stylu, że niestety generał na was czekał czy coś. Godzina jest bardzo późna, możecie porozmawiać ze mną. I Górski uważał, że nie on zerwał. Tak mnie zrelacjonowano to. Natomiast jest faktem, że przyjąłem tę delegację, to było sporo osób. Rakowski bardzo grzecznie porozmawiał z nami tam 15-20 minut, no przerwicie strajk, nie przerwiemy bez porozumienia. No tak, ja to rozumiem. Po czym telefonicznie zachował się w sposób dla mnie nieprzewidywalny, bo telefonicznie wezwał ministra szkolnictwa wyższego i techniki i wydał mu polecenie podpisania porozumienia z rejestracją NZS-u. Górski coś tam usiłował, jak się opiekował, ale przecież tak nie można, podpiszecie. I to mniej więcej tak wyglądało. Pewne szczegóły, które my prezentowaliśmy, stanowisko tutaj strajku Rakowskiemu, nie było mu znane. Nie było mu znane. Pytał pewne szczegóły, przerywał rozmowę, gdzieś tam się jeszcze dogadywał. Być może rozmawiał nie tylko w sprawach związanych z nami. No ja miałem poczucie, że on rozmawia o tych sprawach, które my tutaj poruszamy. Być może, że jako wicepremier wiele spraw i po prostu musiał rozmawiać o innych tematach. Przecież nie było czasu na to, żebym ja szczegółowo śledził na przykład przebieg strajku studenckiego. To byłoby nieporozumienie chyba oczekiwać tego ode mnie. Było zbyt wiele konfliktów wtedy w Polsce. Pojechaliśmy do ministra Górskiego, który zawiadomił, że jest gotów rejestrować. Tam doszło do kolejnych napięć, bo miało być ustalone, jakie będą warunki możliwości wywołania strajku. Minister, taka była propozycja ze strony ministerstwa, że musi być zgoda większości studentów danej uczelni. Oczywiście to było praktyczne wykluczenie możliwości strajku, bo wiadomo, że olbrzymia część studentów no, jest zapisana na studiach, ale praktycznie nieomal nie bywa. Górski nie działał sam, jestem przekonany. Ode mnie dyrektyw, że
żeby był twardy, nie otrzymał. Istniało w partii dość powszechne zaskoczenie biegiem zdarzeń. Więc ja nie mogę wykluczyć, że ludzie z wydziału chyba Komitetu Łódzkiego nawet mówili: chłopie, trzymaj się twardo. Bo co to powie, co powiedzą inni, że co, my nie możemy sobie dać rady ze studentami? Bo jakbym słyszał takie argumenty. On domagał się właśnie tych kwestii związanych z ograniczeniem prawa do strajku. Że co najmniej 50% studentów musi się wypowiedzieć za, żeby rozpocząć strajk. Domagał się innych kwestii. I nie było to takie oczywiste. Prosiliśmy o przerwę. Ja dzwoniłem do pani, bo byłem w dobrym bardzo układzie z panią. Zresztą ona starała się, pani wicemarszałek profesor Skibińska. I ona dzwoniła do Rakowskiego. I według jej relacji Rakowski dzwonił do Górskiego. Ja pamiętam, że wyszedłem z ministerstwa, wówczas była zima, mróz, wieczór, z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i poszedłem do domu Bronisława Geremka, który mieszkał na Starówce. Geremek, informując go, że tutaj ustaliliśmy z premierem Rakowskim pewne rozwiązania, tutaj jest pewien opór. I wtedy wróciliśmy do jego gabinetu i przyjął formułę, że nie większość studentów, tylko większość tych, którzy przybędą na zwołane ogólne zebranie słuchaczy danej uczelni, będzie decydować. W konsekwencji po tej autopoprawce Niezależne Rzeszenie Studentów zostało zarejestrowane. Ale nie wiem, czy niektórzy nie żałowali, że to akurat nastąpiło dzisiaj, bo efektowniej byłoby, gdyby to nastąpiło w momencie ruchu ogólnopolskiego, prawda? Bo to wtedy byłoby, myśmy wywalczyli. Następnego dnia Górski razem z delegacją, z rozmówcami środowiska studenckiego, no, podpisał porozumienie. Na tym został wygaszony konflikt. Tak ja to widziałem wtedy. Notabene nie najlepiej przyjęty w pewnych kołach partyjnych, że jest to zbyt wielkie ustępstwo. Tam była cała lista przecież żądań też w tym porozumieniu. Także, delikatnie się wyrażając, w krajach ościennych odezwały się krytyczne opinie, a zwłaszcza w jednym ościennym,